Bardzo mi miło być zaproszonym. Cieszę się, że mogę się tutaj znaleźć. Nie mówię tego po prostu, żeby być miłym. Myślę, że wszelkie inicjatywy związane z nowymi mediami w Polsce, w nawiasie poza Wrocławiem, są warte tego, żeby je podtrzymywać, wspierać i kontynuować. Jest tego mało naprawdę, jeśli temu się przyjrzeć. Festiwale nowych mediów w Polsce to właściwie rzadkość. Trzeba walczyć o to, żeby sztuka nowych mediów, ta najbardziej taka wychodząca naprzód ze swoimi rozwiązaniami, ona miała szansę znaleźć się w kolekcjach i w obiegu takim galeryjnym, ponieważ jak śledzę scenę sztuki, to właściwie ta tradycyjna sieć galerii zatrzymała się gdzieś na sztuce wideo. I jakby jest tutaj pewne takie nieporozumienie czy niezrozumienie pomiędzy tym jednym światem, a tym drugim światem. Jakby sztuka nowych mediów właściwie u nas trochę wyglądała tak, że to jest tylko zdarzenie okazjonalne, przy okazji jakichś festiwali i tak dalej, tym podobne. To tytułem wstępu. Dzisiejsze spotkanie, moja wypowiedź, ona będzie się koncentrowała na takiej kategorii, dla której to zarezerwowałem termin nadzmysłowość. Wcześniej w ustaleniach wyglądało to tak, że to konwersatorium miało być prowadzone w języku angielskim. Czy to dobrze, czy nie? Właściwie trzeba było odpowiedzieć jakoś tak taoistycznie, czyli i dobrze, i źle. Znaczy, dla mnie może trochę źle, bo powinienem się zmierzyć z tą wypowiedzią w języku angielskim, ale lepiej, ponieważ chyba lepiej będziemy się po prostu rozumieli i nie ma co tego komplikować. Mówię o tym dlatego, że ta kategoria została przetłumaczona jako transcendentalizm. I przyznam się szczerze, że na początku byłem mocno zaskoczony, a później jej dostrzegłem jakby elementy w tej swojej wypowiedzi, w tej swojej koncepcji związane z transcendentalizmem. Aczkolwiek sam tej kategorii bym tak nie przetłumaczył jako transcendentalizm, nadzmysłowość, ponieważ nadzmysłowość no, musi być jakoś powiązana ze zmysłami, więc albo sensuality, sens, the sense, zmysł, albo the senses, the five senses i tak dalej, albo sensor, takie pojęcie bardziej współczesne, odnoszące się też do zmysłowości maszyn. Sensory, a więc takie czujniki, które pozwalają maszynie czytać sygnały z otoczenia, na przykład odbierać sygnał radiowy, odbierać sygnał ruchu, odbierać sygnał światła i tak dalej i tym podobne. Wystarczy sensor zakodowany w ten sposób, żeby mógł odbierać pewne sygnały, i taki sensor właściwie można nazwać zmysłem. To jest ten sam mechanizm działania właściwie jak u człowieka, przy czym człowiek jest o wiele bardziej skomplikowaną maszyną w tym wypadku, byśmy tak mogli powiedzieć, która ma nadbudowane nad tymi czujnikami piętra i świadomości, umysłu i tak dalej. Z tym związanych jest mnóstwo spraw, które dotyczą kreatywności na przykład. Więc gdybym ja miał to tłumaczyć, to ja bym to tłumaczył jako extrasensuality, czyli nadzmysłowość. Ekstra odpowiada za coś, co jest ponad, takiego ekstra, prawda? Mam samochód, ale dostaję ekstra jeszcze jeden, czy tam powiedzmy coś dodatkowo jeszcze dostaję. I tak w tym wypadku będziemy się właśnie próbowali skupić nad taką nagrodą, możliwą nagrodą, możliwym takim rozszerzeniem ludzkiej zmysłowości. Wydawać by się mogło, że taki proces nagradzania ludzkich umiejętności już nastąpił, a jaki można byłoby szukać, czy to w tradycyjnie pojmowanych nowych mediach, tak, zaczynając gdzieś tam od fotografii, poprzez kamerę wideo, telefon, radio i tak dalej. I to jest pewna taka ścieżka możliwych tutaj rozważań, przy czym
Ja chciałbym wydzielić z wszelkich możliwych tych rozszerzeń ewentualnych idących z techniki, ze strony techniki, pewien taki właściwy rys, który może definiować kulturę cybernetyczną. A więc będę próbował oddzielić te wszelkie możliwe rozszerzenia ludzkiej zmysłowości od pewnych takich rozszerzeń, które ingerują bądź to w układ nerwowy za pomocą jakichś implantów, bądź też próbując się dostać jakoś do tego układu nerwowego za pomocą jakiejś substancji chemicznej, bądź też jeszcze jakichś innych sposobów, które to zasadniczo próbują przebudować ludzki organizm w zakresie tego, jak wyewoluowały zmysły człowieka. Żeby to od razu unaocznić, weźmy takie dwa przykłady. To znaczy weźmy przykład ludzkiego oka i ludzkich uszu. Jeśli chodzi o ludzkie oczy, wiemy doskonale, że zakres możliwych do odebrania fal to jest taki przedział od 480 do 780 milimikronów. Nie można tego rozszerzyć od tak sobie. Trzeba jakiejś aparatury technicznej. Jeśli byśmy chcieli zobaczyć te fale powyżej tej granicy, tak, to docieramy do ultrafioletu. Jeśli chcemy zejść poniżej, to docieramy do podczerwieni. Podobnie sytuacja ma się z dźwiękami. Generalnie rzecz biorąc, ludzkie ucho, jeśli jest zdrowe, bo tutaj wyłączamy cały szereg przypadków różnych schorzeń, prawda, albo po prostu degradację pewną tego zmysłu w trakcie lat trwania naszej egzystencji. Standardowo mówi się, że to jest przedział od 16 Hz do 20 tysięcy Hz. I ponad nie można wyjść, ani też pod, tak, jakby pod tą wielkość. Pod spodem, pod 16 Hz mamy poddźwięki, tak, a ponad tymi 20 tysiącami Hz ultradźwięki. I wiemy doskonale na przykład, że są zwierzęta, które reagują na takie dźwięki, które są ponad bądź też poniżej. Delfiny, wieloryby, różne zwierzęta morskie, ryby odbierają poddźwięki, a z kolei naddźwięki na przykład słyszą psy, tak? Wilki, te wszelkie wilkowate gatunki zwierząt. I teraz moja sugestia jest taka, by zastanowić się nad ramami ludzkiej percepcji, wyznaczyć jej granice. Dla słuchu i wzroku przed chwilą to zrobiliśmy, ale tutaj nie wszystko zostało wykazane. Jakby są jeszcze problemy na przykład typu częstotliwość odświeżania obrazu. Na przykład w przypadku ludzkiego oka 16 klatek na sekundę, czy 24 klatki na sekundę. I teraz co się dzieje, jeśli szybciej puścimy to, ale co się dzieje, jeśli wolniej to puścimy, prawda? Jaką aparaturę techniczną stworzyć, byśmy mogli na przykład zobaczyć te ukryte klatki, które nam ktoś gdzieś tam poukładał i które są eksponowane tak krótko, że oko nieuzbrojone tego nie zobaczy. Dobra? Tutaj możemy się zastanawiać nad innymi też zmysłami, nie takimi klasycznie pojmowanymi zmysłami jak wzrok, słuch, zapach, dotyk i smak, ale na przykład nad zmysłem równowagi. Jak dostać się do zmysłu równowagi i jak jego zacząć modyfikować, by mogło to się okazać ciekawie estetycznie. Tutaj muszę podkreślić pewną taką kwestię, że o ile mówimy o kulturze cybernetycznej, nie wprost oznacza to sztukę, czy sztukę nowych mediów, czy cybersztukę, jakkolwiek byśmy jej nie chcieli nazywać. Dlaczego? Ja w tej swojej koncepcji podchodzę do tego mniej więcej w taki sposób, że kultura cybernetyczna dla mnie jest pewną taką ideą regulatywną, do której zmierzamy, a której jeszcze nie osiągnęliśmy. To znaczy się, biorąc pod uwagę pewne takie wyznaczniki, i tutaj je podam, regulacja i autoregulacja,
kodowanie, sztuczne życie, sztuczna inteligencja i nadzmysłowość, takich pięć wyznaczników. Można powiedzieć, że część z tych wyznaczników jest realizowana w kulturze, która nas otacza, ale zakres jakby zaangażowania w te kategorie, ich manifestacje, to jest jeszcze coś, co nie spełniło się, jakby nie jest w pełni zrealizowane, można byłoby tak powiedzieć. Regulacja i autoregulacja, generalnie rzecz biorąc, to są kategorie, które są jakby w kulturze, zaczynają być obecne gdzieś od XVIII wieku. Więc można powiedzieć, że my wchodzimy w kulturę cybernetyczną gdzieś od okresu oświecenia, tak? Od silnika Newcomena i powiedzmy krytyki władzy sądzenia Kanta, wielkiej encyklopedii i tak dalej, prawda? Uprzemysłowienie. A dzisiaj jakby druga ta fala, byśmy powiedzieli, przemysłu, czy jakby inne zasady tego i dalszy rozwój nauk, który przynieść powinien w efekcie rozwinięcie tej kultury cybernetycznej w pełni. Obok tego jest sztuka nowych mediów, która moim zdaniem proponuje pewne rozwiązania formalne i estetyczne, ale ja ją troszeczkę w inny sposób opisuję. To znaczy mi chodzi mniej więcej o coś takiego, że bardzo często badacze tych zjawisk mówią, że to sztuka wyznacza jakby nowe trendy. Jeśli badamy kulturę cybernetyczną, czy też jak ci badacze częściej bardziej chętnie używają słowa cyberkulturę, to powinniśmy patrzeć na sztukę, jak sztuka wyznacza nowe możliwości. A ja właściwie troszeczkę jakby na przekór temu staram się pokazać, co jest obecne w życiu człowieka, w jego życiu takim bezpośrednim, w jego codzienności. To znaczy to, że otaczają go maszyny, które się same regulują, które mają układy pozwalające im pracować bez udziału pracy człowieka, to jest ewidentnie wyznacznik no, takiej kultury technicznej, prawda? To, co nazywam tutaj kontrolą i autokontrolą, jest obecne no, właściwie na każdym kroku życia cywilizowanego człowieka, Europejczyka czy Amerykanina. Wracając do kategorii nadzmysłowości, a więc próbujemy wyznaczyć ramy, w jakich postrzegamy, ramy percepcyjne odnośnie różnych kanałów zmysłowych. Do tych pięciu standardowych próbujemy dodać jeszcze inne zmysły, tak jak mówiłem, zmysł równowagi. Mogłyby się tu pojawić na przykład kwestie związane z rytmem serca, tak, w sposób sztuczny komuś podnieść rytm serca albo obniżyć go, zobaczyć, co wtedy z tą jednostką może się stać i tak dalej. Mówimy tutaj o różnego rodzaju protezach, takich, które można wbudować w ludzki organizm i co to wtedy będzie oznaczało. Jeszcze ważniejsze pytanie, czy to w ogóle jest możliwe i na ile to jest możliwe, takie ingerowanie w układ nerwowy. Jeśli układ nerwowy to właściwie efekt, no najkrócej rzecz ujmując, setek tysięcy lat, to czy można w warunkach laboratoryjnych próbować ten cały układ jakoś zmienić? Stawiam to jako pytanie otwarte. Mam do tego poważne wątpliwości i z tymi wątpliwościami związany jest materiał wideo, który zaprezentuję. Jeśli chodzi o wstęp, to właściwie już bardzo dużo powiedziałem, nie chciałbym tego przegadać, ale na jakby zakończenie tej części takiej typowo werbalnej chciałbym powiedzieć tyle. Nadzmysłowość to nie jest kategoria popularna, to znaczy się to nie jest to, czym chcą się zajmować artyści. Właściwie jeśli przyglądać się realizacjom artystycznym, które dotykają tych problemów, ich jest niewiele. I dla mnie jest wartościowe to, żeby tego materiału mieć więcej, to znaczy by mieć świadomość tego, że ktoś coś takiego robi gdzieś indziej, szukam takich realizacji. I pod tym kątem przyjrzałem się realizacjom artystycznym na tym festiwalu. I nie widziałem jeszcze prac, ale z tego, co czytałem o tych pracach, to właściwie generalnie rzecz biorąc podporządkowane one są paradygmatowi komunikacji. To znaczy się przede wszystkim stawiałem pytania o komunikowanie. A więc jak przekazać pewien komunikat?
jakiego użyć interfejsu, jaki ten kanał przesyłania stworzyć, tak żeby to było do wykonania i tak dalej. Więc zasadniczo artyści, tak jak przyglądałem się opisom ideowym, podporządkowują się problemom i komunikacji, tworzą taką metaramę, jakby taką ramę komunikacyjną, gdzie treść już właściwie jest mniej ważna, co stworzenie samej ramy jest bardzo, bardzo istotne. Przy czym są pewne wyjątki. Wydaje mi się, że bardziej strukturalna, mniej nastawiona na, powiedzmy, przesyłanie sygnałów, odbieranie, dekodowanie i tak dalej, jest praca Andrija Linika, ten Aiolos, tu gdzieś tam w kościele jest. Bardzo chętnie bym to zobaczył. Performance bardziej reprezentuje ta praca, public avatar. I w mój temat, przynajmniej tak jak to pisał, wpisuje się Paweł Janicki ze swoją realizacją Irreal Irborg, dlatego że tam mamy możliwość obejrzenia czegoś z zakresu fal podczerwonych. I to jakby już jest to, co mnie tutaj bardzo, bardzo interesuje. Pokażę teraz trzy osoby, które zrobiły parę kroków w tę stronę, by ludzką percepcję rozszerzyć w taki sposób, o jakim przed chwilą mówiłem. Będzie to Kevin Warwick, profesor na Uniwersytecie w Reading w Szkocji. Taka postać medialna, można powiedzieć. Znana z tego, że konstruuje roboty oczywiście, ale dla nas tutaj najważniejsza jest taka oto sprawa. Kevin Warwick właściwie uczestniczył w dwóch takich projektach, Cyborg 1 i Cyborg 2. W tym Cyborgu 1 wszczepił sobie w rękę mikroprocesor, który pozwalał mu wysyłać komunikaty. I te komunikaty pozwalały mu bezdotykowo otwierać drzwi. Co więcej, jego poruszanie się po pomieszczeniach na uniwersytecie odnotowane było przez ekrany. A więc nadawał sygnał swojej obecności i też komunikował się w celu uzyskania dostępu do różnych pomieszczeń, no nie używając dłoni, tylko po prostu wewnętrznie tam wysyłana była wiadomość przez ten mikro, za pośrednictwem tego mikroprocesora i to mu umożliwiało właśnie taką no taki sposób funkcjonowania. W drugim projekcie, Cyborg 2, nieco zmodyfikował ten mikroprocesor. Tutaj nie są dostępne te informacje, co dokładnie się dzieje w tym mikroprocesorze. To jest kod i wiedza, tak zwana know-how, czy też zastrzeżona po prostu na rzecz tego projektu. Nie jest to żaden open source, więc tutaj nie dojdziemy do tego, jak to na tym poziomie głębokim zostało stworzone. Możemy o tym porozmawiać tak behawioralnie, to znaczy patrząc na to, co z tym można zrobić. Więc w tym Cyborgu 2 troszeczkę zmodyfikowano ten procesor i to umożliwiło kontaktowanie się Warwicka ze swoją żoną. Po prostu Warwick połączył się ze swoją żoną za pomocą przewodu twardego i przesyłał wiązki elektryczne. I teraz też tutaj jakby nasza wiedza się urywa w tym momencie. Nie wiemy dokładnie, co oni sobie przesyłali i jaki to miało charakter. Możemy tylko sobie wyobrazić taką bardzo prymitywną formę tego, że wysyłam taką porcję elektryczności i ktoś czuje się dobrze. I w ten sposób można dekodować ten sygnał, że no, mówię swojej żonie, że ją kocham, tak? Czy że jest mi z nią dobrze. Tak wyglądałaby interpretacja
taka, która próbuje się wczuć w tę sytuację. Być może za pomocą tego połączenia dwóch organizmów da się coś wysłać bardziej skomplikowanego. Ale w taką dywagację nie chcę wchodzić, by nie tworzyć tutaj science fiction. W każdym bądź razie widzimy, że ta ingerencja jakiejś techniki w ciało ludzkie człowieka pozwala mu jakby na innych zasadach uczestniczyć w tym, co go otacza. Pokażę jeszcze Steve'a Manna. Steve Mann. To jest z kolei człowiek, również profesor. Profesor w Kanadzie z kolei, który skończył Massachusetts Institute of Technology. Napisał paręnaście, czy nawet parędziesiąt jakichś takich pomniejszych programów do przesyłania obrazu, jakichś takich właśnie programików związanych z wideo. Założył taką grupę Computers Wearable, czyli takich ludzi, którzy nosili komputery na sobie już w latach 80. I to jedna z bardziej takich radykalnych wcieleń Steve'a Manna, który zaopatrzył się tutaj w hełm z latareczką, tak stylizując się troszeczkę na jakby górniczy etos. Jest antenka, czyli odbiera fale radiowe, jest kamera zwrotnie puszczona na gałkę oczną. Nie ma tutaj ingerencji takich jak u Kevina Warwicka, tak, tych, i takiej implantacji jakiejś do włożenia do środka, ale to obudowanie techniką jest tutaj no, też jakby takie nietypowe, radykalizujące mocno możliwości techniki, tego dystansu takiego znanego nam z naszych domostw, gdzie radioodbiornik czy telewizor jest gdzieś na odległość, a nie tak mocno i tak intensywnie przyłożony do naszego aparatu poznawczego. Tutaj różne wersje, czy różne strategie, różne mody, jakkolwiek by to nazywać, przebrania. Współcześnie Steve Mann odpuścił, to znaczy się już nie jest cyborgiem, jest zwyczajnym facetem. Nie wiadomo, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że dojrzał, czy wydoroślał, czy też z niechęci innych ludzi do jego wyglądu, ponieważ spotykał się z agresją taką, która no, polegała na tym, że był taki wypadek, przynajmniej jeden, że zerwano mu to z głowy, zaczęto go szykanować. I na koniec film. Film, który jest kontrowersyjny, proszę Państwa. Ja nie będę go jakoś szerzej komentował. W każdym bądź razie, znaczy nie będę go komentował dlatego, że jakby mam pewne odczytanie, takie demistyfikujące po części, ale chciałbym to pod dyskusję poddać. To znaczy, że się usłyszeć ewentualnie co myślicie na ten temat, a w jakimś dalszej kolejności może powiem, jak ja to odbieram. Zresztą mój głos może nie jest tutaj do końca taki decydujący o tym, o wadze tego, co będzie pokazane. Chcę pokazać pracę, która wygrała złotą nikę w Ars Electronica w ramach takiej kategorii Hybrid Arts. Jest to kontrowersyjna kategoria. Rok wcześniej bodajże, czy dwa lata wcześniej, również bardzo kontrowersyjna praca wygrała tę kategorię. Nie wiem, czy wiecie, z czym kojarzyć to. To są jakieś takie manipulacje na DNA, prawda, próba fuzji między biologią a techniką. W 2008 roku wygrał facet, który robił performance i z którego wyciekała taka niebieska substancja.
przez ileś godzin. On był zamknięty w takiej szklanej klatce i można było przyglądać. I właściwie ludzie jak w zoo stali kolejkami, żeby zobaczyć, jak on w tej klatce się poci, prawda, z tej zielonej substancji. I to jest fajny temat być może na właśnie porozmawianie. To, co teraz będziemy widzieli, to będzie praca stelarka Extra Air. I stąd w gruncie rzeczy można też tą nazwę Extrasensuality jakoś też wyciągać. Zobaczmy sobie ten film. Air on R. Przepraszam, ale w tych wcześniejszych wersjach Stellark mówił o Extra Air. Tutaj to jest któraś z wersji tej pracy, można tak to powiedzieć. Idea, która temu przyświeca, jest prosta. Chcemy mieć trzecie ucho. I teraz, jak się do tego zabrać? Czy to jest w ogóle wykonalne? Na jakim etapie? Do czego możemy dotrzeć w tych usiłowaniach? Okay.
To bezsprzecznie da się powiedzieć, to, że przy okazji takich kwestii musimy zatrudnić medyków. To znaczy nie wystarczy już, powiedzmy, informatyk. Musi być też jakieś miejsce, w którym można dokonywać takich zabiegów. No i jakaś asysta, to znaczy ktoś musi nad tym jakoś czuwać, tak aby się tutaj nasuwała refleksja. Co myślicie? To znaczy się otwieramy tą część taką dyskusyjną, to moje wprowadzenie mamy w pamięci, można je jakoś na swoje potrzeby interpretować, dopytywać czy kwestionować. Co myślicie o tym filmie? Bo z tym filmem jest związany taki poziom, bym powiedział, gnostycki. To znaczy można zejść w głąb tego, co tam zostało pokazane i pokazać no, spektakl po prostu. Ale ja nie chciałbym tej swojego takiego odczytania od razu jakby wyjawiać. I w kontekście dzisiejszych czasów, te rzeczy, które dzisiaj się dyskutuje, jakby właśnie to na nową mowę ingerencja na poziomie DNA, to wydaje mi się, bo ona zwróciła pewne kontrowersje w tamtym czasie, chociaż pewnie się oczywiście to nie wydaje dużo bardziej kontrowersyjne niż na przykład jakieś operacje plastyczne. Mm-hmm. Znaczy ja wiem, że tutaj jest wpuszczanie kabla, jest tutaj ten hardware limitowy, ale to tak naprawdę wydaje się, że te operacje, które się od wszystkich wpuszczania do tych substancji chemicznych w ciało, które na nich trwale wpływają, są... ja nie widzę różnych. Tak, tutaj. A z kolei to pytanie, które stawia ta praca, tak jak mówię, nie potrzebne jeszcze to, że dzisiaj to jest to w pewnym innym już momencie. Bo to jest mocne wizualnie, bo to działa, ale to no, tak jak mówię, gdyby zobaczyć operację, gdzie się odsysa tłuszcz, czy gdzie się postrzykuje, czego się skupia, to wydaje mi się, że one są tak samo mocno działające, a są bardzo... Aha, w porządku. No w porządku. Czyli jest mocne, ale jest dużo innych mocnych. Tak, ja mam wrażenie, że... To znaczy się, ja widzę, że nie... No. Troszeczkę nie mrawo jest z naszą dyskusją. Ja powiem tak, ta praca jak dla mnie, ona się posługuje takim prostym dość mechanizmem, to znaczy się robimy sztuczną małżowinę, ją wszywamy sobie w dłoń, tak? Robimy zakończenie jakieś tego, tak, że gdzieś można będzie ten sygnał odbierać i to wszystko. W świetle tego, co mówiłem o tej możliwej jakby modyfikacji ludzkiej zmysłowości, no to nie dotyka tego, dlaczego, bo to ucho nie jest połączone z układem nerwowym człowieka. Ono jest po prostu połączone sygnałem radiowym z odbiornikiem, prawda? Więc w gruncie rzeczy to jest taka zabawka i mógłby się na to zdobyć każdy, kto po prostu ma dostęp do
takiej fachowej obsługi, która mu zaszyje coś w jego ciele, takiego, co nie będzie inwazyjne. I tutaj jakby ze swojej strony oczekiwałbym raczej właśnie tej przemiany, prawda, wewnątrz, gdzieś właśnie układ nerwowy, ale powstaje takie mocne pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, prawda, i na ile. Różnego rodzaju interfejsy, takie okulary, umożliwiają, prawda, to, ale czy można na ten głęboki poziom zejść, prawda, i na przykład zadać komuś, żeby widział poniżej pewnego progu częstotliwości fal, albo słyszał powyżej. Jak słyszałem o tej pracy Stelarka, to ją rozumiałem w ten sposób, że to jest rzeczywiście ucho, które odbiera te sygnały. Ale jak to zobaczyłem, no to zobaczyłem zarazem, że to jest jakby zabawka pewna, taka, generalnie rzecz biorąc, atrapa, można powiedzieć.